Uzdrawianie w naszych czasach. Już jesteście, widzę, że jesteście, ok. Nie będę mówić, będę czytać. Miałam czytać, więc jestem i chcę Wam przeczytać część książki, początek. Niech to będzie inspiracja. Barbara Ann Brennan, Światło życia. Metody wyzwalania uzdrawiającej energii. Część pierwsza. Uzdrawianie w naszych czasach. Nowa idea jest najpierw wyśmiewana, potem odrzucana jako trywialna, aż wreszcie staje się powszechnie akceptowaną wiedzą. Rozdział pierwszy. Dar uzdrawiania. Dar uzdrawiania ma każdy z nas. Nie jest on dany tylko nielicznym. Jest tak samo Twoim, jak i moim przyrodzonym prawem. Każdy może przyjmować uzdrawiające energie. Podobnie każdy może nauczyć się uzdrawiać. Każdy może przekazywać uzdrawiające energie sobie i innym. Choć możesz tego nie wiedzieć, ty również pracujesz z energiami. Co robisz, kiedy się uderzysz? Zazwyczaj dotykasz bolącego miejsca, albo nawet je masujesz, by zmniejszyć ból. Dzięki temu fizycznemu instynktowi przesyłasz uzdrawiającą energię do ośrodka bólu. Jeśli się rozluźnisz i przytrzymasz dłonie dłużej, niż robisz to zwykle, uzdrawianie przeniknie głębiej. Każda matka głaszcze, kołysze, całuje i pieści swoje dziecko, kiedy coś je boli. Zachowuje się tak również wobec wszystkich innych ludzi, których kocha. Jeśli zanalizujesz te proste reakcje, odkryjesz, że kiedy dotykasz kogoś bardzo ci bliskiego, uzdrawiający efekt będzie silniejszy niż w przypadku osoby zupełnie obcej. Twój dotyk zawiera bowiem specjalną esencję, esencję miłości. Widzisz więc, że przez cały czas miałeś do czynienia z uzdrawianiem, ale nie byłeś tego świadomy. Twój dotyk będzie lepiej odbierany przez innych, kiedy będziesz radosny, szczęśliwy, naenergetyzowany albo ogólnie zadowolony. Energia złego nastroju różni się od energii dobrego. Twój stan emocjonalny wyrażany jest w każdej chwili poprzez Twoją energię. Kiedy nauczysz się regulować nastroje, a zatem naturę Twojej energii i jej przepływ, będziesz mógł używać energii do uzdrawiania. To właśnie robią uzdrowiciele. Uczą się postrzegać i regulować swoją energię, by móc wykorzystać ją do uzdrawiania. Te codzienne, osobiste doświadczenia, które niewątpliwie towarzyszyły nam już w czasach, gdy zamieszkiwaliśmy w jaskiniach, stały się podstawą leczenia przez nakładanie dłoni. Są równie stare jak nasz gatunek. Starożytni doceniali uzdrawiającą siłę dłoni. Każda kultura badała i wykorzystywała tę siłę w ramach własnej wiedzy i tradycji. John White w książce Nauka przyszłości podaje 97 nazw pola aurycznego, każdą wywiedzioną z innej kultury. Koncepcja energii życiowej była znana w Chinach i Indiach już 5000 lat temu. Otaczającą nas i przenikającą wszystko energię życiową nazywam PPE, czyli powszechnym polem energii. Energię życiową związaną z osobą nazywam polem energetycznym człowieka, czyli PECZ. Jest ona powszechnie określana jako ludzka aura. Postrzeganie i regulowanie PECZ, czyli powszechnej energii człowieka. Wielu ludzi umie postrzegać pole energetyczne człowieka, a każdy może się tego nauczyć. Właściwie to wszyscy je postrzegamy, być może nieświadomie, być może lekceważąc je lub nie rozpoznając. Dzieje się tak, kiedy nie patrząc, czujemy na sobie czyjś wzrok,
Kiedy nowa poznana osoba wzbudza w nas niewytłumaczalną sympatię lub antypatię. Kiedy mamy niejasne wrażenie, że coś się wydarzy i tak właśnie się dzieje. Wyczuwamy pole energetyczne człowieka za pomocą tego, co nazywam postrzeganiem ponadzmysłowym, PP. Wykracza ono poza normalne ramy zdolności postrzegania. Często określa się je mianem szóstego zmysłu. Inne nazwy tej umiejętności to jasnowidzenie, jasnosłyszenie, jasnoczucie, czyli odpowiednio widzenie, słyszenie i czucie rzeczy, których inni nie mogą zobaczyć, usłyszeć i wyczuć. Od wielu lat analizuję, rozwijam i wykorzystuję postrzeganie ponadzmysłowe. Opracowałam szczegółowe metody rozróżniania poszczególnych jego typów. PP obejmuje 5 naszych zmysłów: wzrok, słuch, dotyk, smak i węch oraz zmysły dodatkowe. Jeden z tych zmysłów, intuicja, to rodzaj nieokreślonego przeczucia, na przykład, że wydarzy się coś dobrego, choć nie umiemy powiedzieć, co miałoby to być. Inny przykład intuicji to przeświadczenie, że ktoś zadzwoni. Możemy nawet wiedzieć, kto to będzie, ale nie wiemy, czego będzie dotyczyła rozmowa. Innym zmysłem dodatkowym jest to, co nazywam wiedzą bezpośrednią. Dzięki niej w bezpośredni sposób uzyskujemy pełne i szczegółowe informacje. Wiemy na przykład, że ktoś zadzwoni, wiemy to, co zrobi i co powie. Albo kiedy ktoś zada nam pytanie w kwestii, o której teoretycznie nie mamy żadnego pojęcia, nagle okazuje się, że znamy zarówno ogólne tło, jak i szczegółową treść odpowiedzi. Korzystając z wiedzy bezpośredniej, zazwyczaj nie wiemy, skąd pochodzi dana informacja, po prostu ją uzyskujemy. Innym wyższym zmysłem jest umiejętność wyczuwania emocji innych ludzi. Wiemy, co czujemy nawzajem, choć nie komunikujemy tego słowami. Odbieramy po prostu energię uczuć drugiej osoby. Zdecydowanie różnicuje wyczuwanie emocji od wyczuwania miłości. To drugie wymaga połączenia na dużo głębszym poziomie. Jest to zatem oddzielna kategoria. Oprócz naszych 5 podstawowych zmysłów posiadamy zatem intuicję, wiedzę bezpośrednią, zmysł emocji i zmysł miłości. Kiedy wszystkie te zmysły sprawnie funkcjonują, możemy stać się w pełni świadomi naszej obecności tu i teraz. Nasze zmysły służą świadomości. Świadomość lokuje nas w teraźniejszości. Bycie w teraźniejszości to doświadczenie, jakie wielu ludzi przeżywa dzięki medytacji. Ten stan bycia jest sposobem na wyjście z ograniczeń nakładanych na nas przez czas i przestrzeń. Medytacja uspokaja i oczyszcza umysł, przygotowując go do wyższej wrażliwości. Postrzeganie ponadzmysłowe opiera się na bardzo subtelnych informacjach, które nasz umysł zwykle odrzuca jako nieistotne. Analogią może tu być słuchanie muzyki. Kiedy muzyka jest głośna, trudno jest usłyszeć delikatniejsze dźwięki. Kiedy brzmi ciszej, ukryte dotąd nuty i subtelniejsze niuanse nabiorą znaczenia. Usłyszysz rytmy wewnątrz rytmów. To samo odnosi się do postrzegania ponadzmysłowego i pola energetycznego człowieka. Możesz nauczyć się wyciszać wewnętrzny hałas w swojej głowie i zwracać uwagę na delikatniejsze rytmy i subtelniejsze. Przepraszam. Malutka. Odejdź mi stamtąd. Możesz nauczyć się wyciszać wewnętrzny hałas w swojej głowie i zwracać uwagę na delikatniejsze rytmy i subtelniejsze niuanse życia. Dzięki praktyce odkryjesz wkrótce, że te niuanse są w istocie podstawą twojego bezpośredniego doświadczania samego życia. Powiązane są z potężną energią życiową, dzięki której po prostu żyjemy.
Połóż dłoń na kolanie swojego dziecka, gdy się w nie uderzy. Doznaj głębokiego uczucia miłości. Twoja dłoń się rozgrzeje. Dlaczego? Ponieważ wypływa z niej uzdrawiająca energia twojego pola, która pomaga uśmierzyć ból w kolanie. Energię tę odczujesz jako ciepło, pulsowanie lub mrowienie. Ten rodzaj doznań nazywam zmysłem kinestetycznym. Postrzegasz pole energetyczne człowieka kinestetycznie, czyli poprzez dotyk. Skoro wiesz już, jak postrzegać pole, możesz nauczyć się wpływać na nie i wykorzystywać do swoich potrzeb. Spróbuj zmienić przepływ energii w twoim ciele, kierując się poniższymi wskazówkami. Zrób to, kiedy poczujesz się zmęczony lub spięty. Połóż się i wyobraź sobie przyjazne, jasne słońce w rejonie splotu słonecznego. Kilka centymetrów nad pępkiem, w głębi ciała. Wkrótce poczujesz się lepiej i doznasz wrażenia ciepła w brzuchu. Rozluźniasz się, a twój oddech się uspokaja. Jeśli pragniesz, by ten stan dotarł również do twojego ducha, przypomnij sobie cudowne doświadczenie religijne lub duchowe, jakiego doznałeś w dzieciństwie. Przypomnij sobie tę wspaniałą, szczególną chwilę, w której wiedziałeś, że Bóg, jakkolwiek go sobie wyobrażasz, istnieje i że życie jest najbardziej naturalnym i świętym doświadczeniem. Tak naturalnym, że należy je przyjmować bezrefleksyjnie. Później nie zastanawiałeś się już nad Bogiem. Wróć teraz do tego doświadczenia i pozostań w objęciach Stwórcy. Robiąc to, zmienisz przepływ energii w swoim ciele. Teraz przepływa przez ciebie silny strumień uzdrawiający. Poczuj teraz swoją energię. Czy to przyjemne doznanie? Uzdrawiające rozluźnienie, jakie odczuwasz, równoważy twoje pole energetyczne, a także spowalnia fale mózgowe. Fale te można zmierzyć za pomocą elektroencefalografii, czyli EEG. Badanie pokaże zapewne, że twój mózg wibruje w rytmie alfa, czyli z częstotliwością 8 Hz albo cykli na sekundę, co równa się stanowi uzdrawiania. Wykrywacz pola magnetycznego wykazałby, że twoje pole energetyczne wibruje z częstotliwością od 7,8 do 8 Hz na sekundę. Jest to bardzo naturalny dla każdego stan energetyczny. Będąc dzieckiem, wchodziłeś zapewne bardzo spontanicznie w każdą sytuację, z jaką miałeś do czynienia. Wciąż to robisz. W tych cudownych chwilach twórczej beztroski, wtedy, gdy poddajesz się łagodnie życiowej energii, wypływającej z twojego wewnętrznego źródła. Kolory są wtedy jaśniejsze, smaki przyjemniejsze, powietrze bardziej pachnące, a dźwięki wokół tworzą symfonię. Nie jesteś wyjątkiem. Wszyscy przeżywają takie doświadczenia. Być może najlepsze pomysły masz wtedy, kiedy nie myślisz o rozwiązaniu konkretnego problemu. Spacerujesz po lesie albo oglądasz wspaniały zachód słońca i nagle doznajesz olśnienia. Wypłynęło to z głębi ciebie. Albo patrzysz w oczy niemowlęcia i widzisz w nich zadziwienie istnieniem. Ogarnia cię wówczas takie samo zadziwienie nad cudem życia. I w tym przypadku emocje te mają źródło głęboko w tobie. Wytryskują z wewnętrznej fontanny, którą nazywam centralnym rdzeniem twojej istoty. To z tego głębokiego źródła wypływa twoje światło. To twoja wewnętrzna iskra świętości. Czerpanie twórczych energii uzdrawiających. Każdy może się nauczyć czerpać z tego głębokiego źródła w swoim wnętrzu. Świadome uwalnianie kreatywnych energii wymaga praktyki.
Chodzi tu bardziej o proces usuwania wewnętrznych przeszkód, bloków, niż o samo pobieranie energii. Gdy bloki znikną, kreatywność wytryśnie z głębin, jak wody studni artezyjskiej. Każdy artysta przeżył niemoc twórczą. Kiedy wewnętrzne przeszkody zostaną usunięte, pomysły zaczynają płynąć szerokim strumieniem. To samo przydarza się naukowcom próbującym rozwiązać jakiś problem. W umyśle tkwią wszystkie konieczne informacje, tyle że brakuje odpowiedzi. Po paru godzinach drzemki wypełnionej snami, gdy aktywna jest prawa półkula mózgu, odpowiedź pojawia się sama. Twórcza siła została uwolniona dzięki wewnętrznemu procesowi rozluźnienia, usunięcia bloku i o umożliwieniu przepływu energii. Kreatywna siła jest również uwalniana w momentach kryzysu. To wtedy dokonujemy czynów heroicznych. Każdy słyszał o wielkich rzeczach, do jakich jesteśmy zdolni w sytuacji ekstremalnej. O człowieku, który po wypadku unosi samochód, żeby wyciągnąć spod niego ukochaną. Lub o matce, która gnana przeczuciem wraca do domu akurat w chwili, gdy jej dzieci znajdują się w niebezpieczeństwie. Uwolnienie twórczej energii pozwala nam osiągnąć mistrzostwo we wszystkim, czym się właśnie zajmujemy. Proces uzdrawiania polega na uwolnieniu siły twórczej w celu uzyskania panowania nad własnym zdrowiem i samopoczuciem. W gruncie rzeczy, jak zobaczymy w dalszej części książki, choroba jest w dużym stopniu rezultatem zablokowania naturalnego przepływu twórczych energii. Dlaczego blokujemy naszą energię twórczą? Kiedy w życiu spotyka nas jakieś bolesne doświadczenie, staramy się stłumić ból. Robimy tak od najwcześniejszego dzieciństwa. Odcinamy się od bólu, wycofując świadomość ze zranionej części ciała. Odcinamy się od mentalnej i emocjonalnej udręki i napinamy mięśnie, by zepchnąć ją do nieświadomości. Chcąc zablokować ból, czasem ledwie poniżej poziomu świadomej percepcji, tworzymy w naszym życiu rozmaite mechanizmy, by tylko odwrócić uwagę. Możemy stać się pracoholikami, możemy odwrotnie nic nie robić i gapić się w telewizor. Wielu z nas popada w nałogi. Przyzwyczajamy się do narkotyków, czekolady, papierosów czy alkoholu. Inni ulegają nałogowi bycia idealnym, bycia najlepszym albo przeciwnie, bycia najgorszym. Przenosimy nasze problemy na innych i martwimy się o nich, zamiast zająć się sobą. Błędnie kierujemy albo tłumimy wielkie potencje energii, by nie czuć bólu, w tym również tego, co przeżywamy w danej chwili i kim w danej chwili jesteśmy. Myślimy, że to pomaga. Łudzimy się, że uda nam się uniknąć czucia albo bycia tym, kim jesteśmy. A to nieprawda. Cena jest wielka, ale my zaprzeczamy jej istnieniu. Ceną tą jest nasze życie. Sądzimy, że jednym sposobem powstrzymania bólu jest zablokowanie przepływu energii, która go przynosi. Istnieją określone energie zawierające ból fizyczny, mentalny i emocjonalny. Niestety, energia ta zawiera również wszystko inne. Ból jest tylko jej częścią. Kiedy w jakiejś sytuacji blokujemy negatywne doświadczenie bólu, lęku lub gniewu, blokujemy również wszelkie doświadczenia pozytywne. Możemy nawet nie być świadomi tego mechanizmu, ponieważ szybko staje się on odruchem. Odgradzamy się murem od naszych ran. Tyle, że odgradzamy się jednocześnie od naszego wewnętrznego centrum albo rdzenia. Ponieważ zaś proces twórczy bierze w tym rdzeniu swój początek, odgradzamy się także od naszego procesu twórczego. Usuwamy w ten sposób głębszą część siebie z naszej świadomości i zewnętrznego życia. Zamrożone
psychiczne konglomeraty czasowe. Stłumiony ból zaistniał już w bardzo wczesnym dzieciństwie, często nawet przed urodzeniem, jeszcze w łonie matki. Za każdym razem, gdy blokowaliśmy przepływ energii z powodu bolesnego wydarzenia, zamrażaliśmy to wydarzenie i negatywne energie w czasie. To właśnie nazywamy blokiem pola aurycznego. Ponieważ pole to zbudowane jest z energii, świadomości, blok jest zamrożoną energią i świadomością. Część naszej psychiki związana z bolesnym wydarzeniem również ulega zamrożeniu w chwili, gdy zablokowaliśmy ból. Pozostanie ona w takim stanie, dopóki jej nie odmrozimy. Jej rozwój uległ zahamowaniu. Jeśli uraz miał miejsce w chwili, gdy liczyliśmy sobie rok życia, część naszej psychiki wciąż ma tylko rok. Gdy ją uaktywnimy, będzie zachowywała się jak roczne dziecko. Nie dojrzeje, dopóki nie otrzyma ilości energii potrzebnej do odmrożenia bloku i rozpoczęcia procesu dojrzewania. Uśmiecham się, bo widzę, Aniu, że mnie oglądasz. I bardzo mi miło. Oglądasz, słuchasz. Cieszę się, że jesteś. Wszyscy mamy w sobie takie czasowe bloki energii świadomości. Jak długo każdego dowolnego dnia człowiek działa w oparciu o swoją dojrzałą jaźń? Niezbyt długo. Wciąż reagujemy na siebie poprzez nasze zamrożone psychiczne bloki czasowe. Podczas dowolnej, intensywnej interakcji człowiek może w jednej chwili postrzegać rzeczywistość z perspektywy wewnętrznego, dorosłego, a w następnej on i jego partner mogą przejść na pozycję zranionego dziecka o określonym wieku. To właśnie ciągłe przeskakiwanie z jednego aspektu wewnętrznej świadomości na inny sprawia, że komunikacja między ludźmi jest bardzo utrudniona. Istotną cechą zamrożonych psychicznych bloków czasowych jest to, że zgodnie z prawem przyciągania podobieństw łączą się one, tworząc zamrożone w czasie konglomeraty psychiczne. Możemy mieć na przykład do czynienia z energią, w której tkwi pierwiastek porzucenia. Przyjrzyjmy się mężczyźnie w średnim wieku imieniem Joe. Jest to postać fikcyjna, ale jego historia jest typowa dla wielu ludzi, z którymi pracowałam. By pokazać, co dzieje się w chwili narodzin i może trwać dłużej, przez kolejne lata życia, będę posługiwała się tym przykładem w całym rozdziale. Joe mógłby być każdym z nas. Joe przyszedł na świat z wielkim trudem i zaraz potem odłączono go od matki, gdyż trzeba było poddać ją narkozie. Rok później przeżył kolejne porzucenie, gdy jego matka poszła do szpitala urodzić następne dziecko. W wyniku tych dwóch negatywnych doświadczeń dziecko zaczyna obawiać się porzucenia ze strony wszystkich, których kocha. Jeśli doświadczy porzucenia w późniejszym wieku, to bez względu na jego emocjonalne znaczenie, będzie to równie niszczycielskie doświadczenie, jak za pierwszym razem. W wyniku tak głębokiego urazu powstaje konkluzja sytuacyjna. Konkluzja sytuacyjna oparta jest na doświadczeniu. W tym wypadku na doświadczeniu porzucenia. Jej źródłem jest dziecięca logika. Jeśli pokocham, zostanę odrzucony. Ta konkluzja rzutuje później na wszystkie podobne sytuacje. Choć roczny Joe nie zdaje sobie sprawy, że posiada taką wiedzę, stanowi ona część jego nieświadomego systemu przekonań i zaważy na całym jego późniejszym życiu. W kategoriach psychiki te dwa wczesne przeżycia łączą się również bezpośrednio z momentem, kiedy Joe miał 10 lat i jego matka wyjechała na wakacje, zostawiając go samego. Za każdym razem, gdy podobne wydarzenie będzie miało miejsce, Joe zareaguje na nie zgodnie z wymogami konkluzji sytuacyjnej, a nie realnej sytuacji. Efektem będą przesadne reakcje emocjonalne. Jak później zobaczymy, konkluzje sytuacyjne inicjują nasze osobiste działanie,
co powoduje tendencję do odtwarzania urazów podobnych do urazu pierwotnego. Joe byłby zatem w znacznym stopniu kreatorem kolejnych porzuceń, np. przez żonę czy przyjaciółkę. Jego działania oparte na nieuświadomionych negatywnych oczekiwaniach, jeśli pokocham, zostanę odrzucony, wpłynęły na taki, a nie inny rozwój wypadków. Joe więc traktował każdą bliską osobę jak kogoś, kto może go porzucić. Będzie stawiał jej wygórowane żądania, by mogła udowodnić, że go kocha, albo nawet oskarżał ją o chęć porzucenia go. To nieświadome zachowanie sprawi, że oczekiwania staną się rzeczywistością. Prawdziwy, głębszy problem polega jednak na tym, że traktując siebie, jakby zasługiwał na porzucenie, Joe w efekcie porzuca sam siebie. Nigdy nie powinniśmy lekceważyć siły naszych konkluzji sytuacyjnych. Ich odkrycie stanowi klucz do transformacji, której efektem będą zdrowie i szczęście. Wszyscy jesteśmy pełni takich konkluzji, wokół których gromadzą się zamrożone psychiczne konglomeraty czasowe. Przed każdym z nas stoi zadanie pełnego oczyszczenia. Zamrożone psychiczne konglomeraty czasowe gromadzą się wokół podobnej im energii, tworzącej konkluzje, co wywołuje złudne wrażenie, że powinny one być równie odrębne emocjonalnie, jak są odrębne czasowo. Rzeczywistość jest jednak inna. Każdy segment konglomeratu czasowego jest zbudowany z energii, świadomości, która została zamrożona podczas określonego doświadczenia w przeszłości. Jednak podobne doświadczenia przyciągają się nawzajem, bez względu na to, jak wiele czasu upłynęło pomiędzy nimi. Dzięki pracy uzdrawiającej, jeden z małych zamrożonych bloków czasowych zostaje uwolniony. Obecność dodatkowej energii w polu aurycznym powoduje automatyczne uwolnienie kolejnych małych segmentów konglomeratu czasowego, ponieważ są one zbudowane z podobnej energii. Wracając do naszego przykładu, za każdym razem, gdy blok zostaje uwolniony, Joe doświadcza go, jakby zdarzenie z przeszłości zaktualizowało się właśnie teraz. Jeśli zatem Joe doświadcza bólu w wieku lat 30, to po jego uwolnieniu poczuje się tak, jakby miał 10. Wkrótce 10-latek zamieni się w roczne niemowlę. Gdy te części ludzkiej psychiki, które nie nadążały za rozwojem osobowości, zostają uwolnione, rozpoczyna się intensywny proces dojrzewania. Może on trwać od kilku minut do kilku lat, zależnie od tego, jak głęboka, silna i uparta była zamrożona energia świadomość. Wraz z równomierną integracją tych energii z resztą pola i włączaniem ich do procesu twórczego pojawiają się istotne zmiany w psychice. Joe zaczyna odbudowywać swoje życie w oparciu o nową świadomość, obecną teraz w jego procesie twórczym. Nie będzie już porzucał siebie, próbując nieświadomie wywołać czyjeś zainteresowanie. Teraz będzie działał zgodnie ze sobą, wierząc, że jest wart nowego związku i potrafi go stworzyć. Gdy rozwinie ten nowy stosunek do siebie, przyciągnie kobietę, która nie niesie w sobie energii odrzucenia. Nowy związek będzie zatem stabilny na tym polu. Oczywiście znalezienie odpowiedniej partnerki może poprzedzać kilka prób. Ból z przeszłego życia. Wielu autorów badało przeszłe życie, zarówno poprzez poszukiwania literackie, jak i za pomocą hipnozy. Wyniki tych badań wskazują na doświadczenia poprzedniego życia jako na źródło większości problemów psychicznych. Jedną z najbardziej przekonywujących i najpełniej udokumentowanych prac jest książka Rogera Wulgera Inne życia, inne jaźnie. Doktor Wulger stwierdził, że jeśli pacjent uwolni i oczyści ból pochodzący z poprzedniego życia,
to będzie również w stanie pozbyć się związanych z nim negatywnych aspektów życia obecnego, które opierały się innym rodzajom terapii. Przeszłe życia przechowywane są również w naszym zamrożonych psychicznych konglomeratach czasowych. Przyciągają się wzajemnie i łączą na zasadzie podobieństwa energii. Nie są ograniczone czasowo, to też mają bezpośredni związek z wydarzeniami we wszystkich inkarnacjach. Ponieważ zamrożony konglomerat z przeszłego życia jest starszy i głębiej ukryty, przebicie się do niego wymaga nieco więcej energii niż normalnie. Jest to jednak możliwe i dokonuje się automatycznie wtedy, kiedy człowiek jest gotów. Moje obserwacje pola aurycznego wskazują, że urazy z poprzedniego życia są zawsze źródłem dzisiejszych chronicznych problemów. Gdy urazy z poprzedniego życia są stopniowo uwalniane poprzez nakładanie dłoni, wówczas ujawniają się ukryte pod nimi urazy psychiczne z poprzednich inkarnacji. W wyniku tego życie pacjenta, a także jego stan fizyczny ulegają uzdrowieniu. Zasadnicze zmiany są zawsze efektem uwolnienia urazów z przeszłego życia poprzez bezpośrednie nakładanie dłoni. W takiej terapii jest ważne, by pacjent potrafił połączyć wydarzenia z przeszłego życia ze swoją obecną sytuacją, tak by cały konglomerat został uwolniony i nie przesłaniał prawdziwych problemów. Nie wiem, czy czytać dalej. Myślę, że to wystarczy. Dziękuję tym, którzy ze mną byli, którzy połączyli swoje tu i teraz z moim tu i teraz. I życzę Wam dobrej nocy. Życzę Wam otwarcia Waszych serc i umysłów. Zwolnienia w tym życiu, które tak gna. Wejścia w siebie, poczucia siebie, odnalezienia siebie. Tego Wam życzę. Dziękuję i dobranoc.